Jonasz Stern żył w latach 1909-1988. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i wówczas, w latach 30., był też członkiem pierwszej grupy krakowskiej. Był też członkiem i współzałożycielem drugiej grupy krakowskiej w 1957 roku. Natomiast wcześniej jeszcze należy bardzo mocno podkreślić czasy wojenne. Jako Żyd, Jonasz Stern trafił do getta lwowskiego i przy jego likwidacji 1 czerwca 1943 roku trafił przed pluton egzekucyjny. I na szczęście, cudem, kula nie dosięgnęła jego ciała. Upadł, wydostał się spod ciał, z niezasypanego grobu i uciekł na Węgry do Budapesztu. W 1945 roku wrócił do Krakowa i intensywnie rozpoczął twórczą działalność. Jak sam mówił, chciał bardzo zapomnieć o przeżyciach wojennych, o głodzie, o tragedii, o śmierci, prawie własnej, ale też i swoich bliskich. I jego twórczość była właśnie takim, układała się w nurcie malarstwa abstrakcyjnego, abstrakcji geometrycznej. Poznał w końcu lat 40., później w końcu lat 50. twórczość takich artystów jak André Masson i Alberto Burri. I to były bardzo ważne inspiracje. No i w 1964 roku Jonasz Stern wyjechał do Lwowa, by zobaczyć miejsce swojej niedoszłej na szczęście śmierci. I to było niezwykłe przeżycie, dlatego że jak opowiadał, podobno widział wystające kości ludzkie z trawy. Także jednak nie udało się zapomnieć o przeżyciach wojennych i zaczął tworzyć gabloty, w których ta pamięć o tamtych wydarzeniach niezwykle mocno, intensywnie jest widoczna. Tworzył dzieła, obrazy, w których wykorzystywał kości, ości rybie, kości zwierząt, w których wykorzystywał też fragmenty należące, takie symbole kultury żydowskiej również. I był to jego indywidualny, własny wkład w historię sztuki polskiej. Niezwykle ważny. I jeden z takich przykładów też jest eksponowany na Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Jest to Chwila światła, wykonana przez artystę w 1973 roku. Wykonana była w jego pracowni, w której na środku stała sztaluga i na tej sztaludze malarz układał kości w bardzo często rytmicznym, niezwykle ważnym układzie, bo jest to twórczość, która stara się przekazać pamięć o bliskich. Widzimy oczywiście kości, kojarzą nam się z konkretnymi zwierzętami, które znamy, natomiast symbolika kości w ogóle naprowadza nas bardzo intensywnie na myślenie o przemijaniu człowieka także. Jest to kompozycja, którą zbudował bardzo u dołu, tak mocno, silnie, z takimi dużymi fragmentami dawnego życia. Tutaj niekoniecznie nawet możemy się domyślać, czy to są kości, czy jakieś formy bardzo do nich podobne. Już w środkowej części obrazu są kości, które nawet jesteśmy w stanie rozróżnić. Wiemy, z jakiej części, jakiego zwierzęcia pochodzą, ale nie jest to tutaj istotne, bo to malarstwo
malarstwo należy do nurtu takiego nadrealnego, surrealnego, że pewne przedmioty czy artefakty, powiedzmy szerzej, po prostu są symbolami jakiejś myśli, bo ta myśl, idea była najważniejsza w twórczości Jonasza Sterna, niekoniecznie forma. Forma ma pomagać idei, ma być pomocna w odbiorze tej idei, a nie sama forma ma być dla siebie. To idea jest najważniejsza, a ideą tego akurat obrazu jest pokazanie tej pamięci o dawnym życiu. Sam artysta też mówił, że wszyscy jesteśmy kanibalami. Mówił też o człowieku, który gotuje zły los drugiemu człowiekowi właśnie za pomocą takich pozostałości istnień. Ale wróćmy do kompozycji. Ta kompozycja, tak jak mówiłam, budowana bardzo mocno u dołu, tak jakby była bazą, podstawą. Tutaj w środkowej części jest troszkę delikatnie, ale cały czas w rytmie. Pewne poziomy, piony są dla artysty niezwykle ważne i tworzy się lekka, niczym niebo, na którym rytmicznie ukazane może ptaki, może jakieś inne stwory za pomocą ości i fragmentów tych ości. I tak jak kompozycja form budowana jest od dołu ku górze, tak kolor jest budowany zupełnie inaczej, od jednego boku do drugiego. To w prawej części obrazu czerń jest niezwykle intensywna i przechodzi delikatnie, właśnie natryskiwana przez artystę w pracowni. Inaczej niż formy budowane od dołu ku górze, budowany jest kolor tej kompozycji. Od prawej części obrazu, gdzie intensywnie natryskiwana była czerń i to ona zupełnie tworzy inną strukturę tych kości, które są zastosowane. I później od lewej strony jest zastosowana taka bardzo intensywna, jasna ochra. No i w górnej części obrazu żółcień. Żółcień też taki bardzo, bardzo cytrynowy, zielonkawy lekko. Ta intensywność, czerni szczególnie, tworzy bardzo intensywne również bliki. Bliki na fragmentach kości. Właśnie to tutaj to światło jest niezwykle, niezwykle ważne. To malarz wiedział, że gdy ta czerń będzie na tyle tak bardzo intensywna, to światło będzie operowało tutaj najbardziej intensywnie. Operuje oczywiście też na tych fragmentach pokrytych ochrą, ale czerń tworzy zupełnie inny odbiór fragmentów kompozycji. Także obraz jest ma niezwykle intensywną wymowę. Mówi o pamięci, o kolekcjonowaniu właściwie wspomnień też, o zatrzymaniu tych wspomnień. Pokazuje pamięć nie tylko o zwierzętach, z których tutaj artysta wykorzystał pewne fragmenty. Natomiast mówi też o tym, że to kości są takimi bardzo ważnymi nośnikami tej pamięci. Dla Sterna to było niezwykle ważne. Natomiast ten układ dość rytmiczny, to, że tak nam pomógł w odbiorze kolorem, właśnie tą intensywnością kolorystyczną, że w pierwszym odbiorze możemy sobie zobaczyć pewien barwny, dekoracyjny układ. Natomiast gdy się przyjrzymy, widać niezwykłą taką wagę i głębię idei. Kompozycja ma bardzo głęboką symbolikę. Jest to obraz o pamięci indywidualnej samego malarza Jonasza Sterna, ale też jest to obraz o pamięci zbiorowej, o pamięci wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Jest to też obraz, a może przede wszystkim o przemijaniu życia ludzkiego każdego dnia.